Kolejnym zagadnieniem jest precyzowanie argumentów. Zazwyczaj wydaje nam się, że ich użycie jest oczywiste i nie musimy ich podawać, choć nie jest to prawda. Używamy ich intuicyjnie, przez co nie zastanawiamy się, jakie reguły kierują tym, kiedy należy argument typu sprecyzować, a kiedy nie jest to konieczne. To zagadnienie możemy podzielić na dwie podstawowe grupy. Na tworzenie instancji obiektów generycznych klas oraz na wywołania generycznych metod. W pierwszym przypadku, w przypadku tworzenia obiektów klas generycznych, zazwyczaj typ argumentu podawany jest jawnie. Jeżeli konstruujemy na przykład kolekcję, podajemy kompilatorowi w kodzie źródłowym informację, że ma być to kolekcja typu string. Natomiast jeżeli wywołujemy metodę, zazwyczaj nie podajemy tej informacji. Zdajemy się na kompilator, który używa mechanizmu wnioskowania, tak zwanego type inference, który powoduje, że mimo tego, że nie podaliśmy argumentu typu, to kompilator domyśli się, co właściwie chcieliśmy zrobić, patrząc na typ zwracany funkcji, na to, do jakiej zmiennej przypisujemy wartość, bądź jakie były przekazane do funkcji argumenty. Nie znaczy to jednak, że nie jest możliwe sprecyzowanie, jaki argument typu zostanie użyty do wywołania funkcji. Dlatego też możemy użyć nawiasów ostrych przed wywołaniem funkcji w celu doprecyzowania tej informacji. Natomiast również w przypadku tworzenia instancji obiektów możliwy jest proces odwrócony, czyli możliwe jest niesprecyzowanie argumentu typu. Wtedy mamy do czynienia z tak zwanymi typami kołymi, czyli typami generycznymi, gdzie nie została przekazana informacja o argumencie typu. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na fakt, że o ile brak precyzji w wywołaniu metod zdaje nas na kompilator jego procedurę wnioskowania, o tyle w przypadku tworzenia obiektów, które są typami gołymi, tutaj wnioskowanie już nie zachodzi. Te typy nie są wtedy de facto typami generycznymi i kierują się nieco innymi zasadami, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, ponieważ może przynieść to niespodziewane konsekwencje. To zagadnienie również pokażemy w środowisku programistycznym, gdzie omówimy kilka przykładów pokazujących, jak precyzować argumenty typu w obu przypadkach. Zastanówmy się na przykładzie, czy argument typu może być precyzowany jawnie, czy powinien być precyzowany jawnie, czy być może kompilator pomoże nam, wnioskując pewne rzeczy za nas. Zacznijmy od stworzenia listy, w której pokazujemy argument typu w sposób jawny jako typ string. Taka lista jest parametryzowana i nie pozostawiamy kompilatorowi decyzji, jakiego typu będzie parametr. Za argument typu jawnie został uznany typ string. Czy możemy ten typ pominąć? Owszem, aczkolwiek wtedy taka lista stanie się listą gołą znaną z poprzednich wersji Java. Niesie to za sobą pewne konsekwencje. Obecnie lista taka może przechowywać elementy dowolnego rodzaju. Brak przekazania argumentu typu w sposób jawny zmienił znaczenie tej kolekcji. W tej chwili możliwe będzie dodanie do niej zarówno liczb, jak i łańcuchów znaków. Zazwyczaj przy tworzeniu instancji nowych obiektów argument typu precyzuje się w sposób jawny. Kompilator bowiem nie ma możliwości wnioskować w sposób wiążący i jednoznaczny. Nieco inaczej sprawa przebiega, jeżeli mamy do czynienia z metodą. W metodzie bowiem kompilator dysponuje pewnym zakresem informacji, na której to podstawie może wnioskować argument typu. Z jednej strony jest to argument wywołania funkcji, z drugiej strony natomiast wartość zwracana. Na podstawie jednego i drugiego kompilator może podjąć pewne decyzje samodzielnie. Jeżeli wykonamy metodę wypisz z parametrem typu string albo z typem numerycznym, w obu przypadkach kompilator będzie wiedział, jakiego właściwie typu został podstawiony argument. Możemy natomiast również jawnie sprecyzować argument typu. Używa się do tego nawiasów ostrych przed nazwą metody. Co ważne, konieczne jest użycie wcześniej nazwy klasy lub operatora this. Nawiasy ostre przed nazwą metody nie mogą wystąpić, jeżeli jest ona wywoływana bez użycia precyzowania klasy. W tym momencie kompilator zapewni dodatkową ochronę, weryfikując faktycznie przekazane argumenty ze sprecyzowanym argumentem typu.
drugie wywołanie nie będzie prawidłowe, bowiem przekazany argument typu numerycznego nie spełnia wymogu dla wymuszonego typu string. Przykładem użycia takiej konstrukcji jest metoda emptyList z klasy pomocniczej collections. Jeżeli będziemy chcieli utworzyć listę przypisaną do referencji z wyrażeniem wieloznacznym, możemy sprecyzować, używając nawiasów ostrych, jakiego typu parametrycznego będzie lista.